Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z oceniania i grania w gry widzów, czyli wasze giereczki, które do mnie podsyłacie. Jeśli ta seria wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, oraz jak ktoś nie subskrybuje, niech koniecznie zasubskrybuje ten kanał, aby nie przegapić wszystkich odcinków. Oczywiście pod koniec odcinka będziecie mieli informacje, jak ktoś chce do mnie podesłać swoją gierkę, jak ma to zrobić, wszystko jest tam ładnie i w prostych krokach wytłumaczone. A teraz przechodzimy zobaczyć, w jaką grę dzisiaj sobie zagramy. No i dobra widzowie, dzisiaj sobie zagramy w grę od widza Kubiksu 123. Gra nazywa się Mythical Clickers Reborn. Zostawiam ci faworytkę na starcie. I w opisie mamy: witamy w Mythical Clickers Reborn. Otwieraj jajka, zbieraj pety i wspinaj się po rankingu. I jest tutaj dopisane: Mythical Clickers Reborn jest 100% free to play grą. Bez żadnych game passów albo pay to win rzeczy, kontentu endgame'owego, czyli takiego, że później nam, w późniejszym etapie gry nam się przyda, po prostu jest potrzebne coś za kasę. Naszą misją jest wzięcie najlepszego, nie wiem jak to przetłumaczyć, że wzięcie najlepszego free to play kontentu do Robloxa. Jakoś tak, może to źle przetłumaczyłem. Żadnych badży nie mamy, to mamy coś w sklepie, skoro ma być free to play. Jest 100% free to play, a tu mamy game passy na szybsze otwieranie jajek, na więcej petów, na większe inwentory i na większe szczęście. No to nie, nieładnie się zgadza, w opisie kłamią. Nieładnie twórco, musisz to zmienić. Albo game passu zobacz, pisze, że jest tu free to play, albo nie pisze, że jest free to play. I mamy prywatne serwery darmowe, przynajmniej to jest darmowe. A teraz przejdziemy do giereczki. Od razu na starcie gierki mamy do wyboru game quality, albo komputer, albo telefony. Ja oczywiście na komputerze jestem i mamy play albo rejoin. Nie wiem, o co chodzi z rejoinem, pewnie jak nas wywali albo coś, ale klikamy play. Jesteśmy na spawnie. Ej, ładnie to wygląda. Tak te góry trochę dziwnie wyglądają, tylko troszkę latają, ale reszta jest w porządku. Nie no, spoko wygląda ten spawn. Co my tu mamy? Topki działają. Kliknij tutaj w dowolne miejsce. Aha, że na dole. O, mamy jakiś ranking 7. Co mamy? Co to jest? Jajka, to są jajka. To są klejnoty. I co jeszcze mamy? Monety 6? Tylko dwa rankingi nad głową mi pokazuje. Ale fajnie, co my tu mamy? Włącz, wyłącz, jakieś pytajniczki. Nie wiem, o co chodzi. Rebirthy tu na dole mamy. Zakońsy. Pety. Sklep. No i są te game passy. No troszkę dziwnie. Statystyki działają. Czemu podwójnie tu pokazuje? Dziwne. Nagrody mamy. Otwórz jajka, zdobyć nagrody. Indeks mamy. I kody. Dobra, co my tu mamy? Mamy w ogóle jeszcze jakiś event. Tu jest za dużą ilość coinów. To są pewnie jajka ze spawna. Dokładnie tak. Nie ma nic za Robuxy na razie. I mamy las, pustynię i plażę. Trzy krainy mamy. Spoczko. Ładnie te teleporty wyglądają. I tu ta studia mi się rzuciła w oczy. Ale nic więcej nie ma. Może jeszcze gdzieś jakieś upgrade'y mamy. Nie wiem, co to są te pytajniki na dole. Bardzo byłbym ciekaw. Ale upgrade'ów nie widzę. Nie, nie. Tu są tylko jajka na razie. Może na któryś z krain będą. O, ile opcji mamy? Przetestujmy sobie. Tryb nocny. Jest noc w grze. Wyskakujące okna to nie sprawdzimy. Cienie. Oj, chyba coś zbugowałem. No, nie mogę zmienić żadnych ustawień po kliknięciu tamtego. Ale dobra widzowie, czas pofarmić sobie, jeszcze jest handel, nie wiem czy będzie działał, a resztę już sprawdziłem. Dobra, farmimy rebirthy i kliki. Dobra widzowie, znalazłem buga, który totalnie zrujnował mi rozgrywkę i nie mam dosłownie jak dalej grać. Jak wyłączycie te wyskakujące okna, to nie działają wam ani statystyki, ani nagrody, ani rebirthy. Sklep akurat działa, pety też, handel też, indeks też. I kody nie działają, czyli cztery najważniejsze rzeczy wam nie działają i nie da się tego wyłączyć. Nawet próbowałem zresetować grę, to dalej jest ten sam błąd i nic nie mogę zrobić. Także jak ktoś sobie to włączy, to prawdopodobnie już ma zrujnowaną rozgrywkę. Już nigdy nie zagra, jeśli twórca tego nie naprawi. Więc widzu, napraw to, bo to jest bardzo, bardzo duży błąd, który no w tym momencie zrujnował mi rozgrywkę i powinienem zakończyć to, ale jeszcze popróbuję. Dobra widzowie, po kilku resetach gry, chyba po trzecim resecie wreszcie mi się odbugowały te rzeczy, więc przynajmniej tyle dobrze, że da się po kilku resetach, no podkreślę po kilku, bo po jednym dalej nie działało, po dwóch też i chyba po trzecim albo czwartym resecie zadziałało.
więc tak trochę lipa. Reszta co prawda działa, więc spoko, tu trochę podłoga wystaje. No ale widzę, musisz to naprawić. Na pewno to ten błąd bardzo wpłynie na obniżenie oceny ostatecznej, bo jakby to był błąd, który nie przeszkadza w rozgrywce, to bym nawet lekko tylko to uwzględnił, ale to jest błąd, który bardzo wpływa i mamy rzadką świnię. Ile procent szans na świnię? 20. Czy do indeksu nam się świnia zaliczyła? Zaliczyła się i świnia ma... A mamy nawet mnożnik rebirthów? A mnożnik kasy wystarczy, o elegancko. Tylko powinieneś widzu naprawić i zmienić te... Jezu, zapomniałem, jak to się nazywa. Te skróty takie K, M, miliony, tysiące, wiecie o co chodzi. Zapomniałem, jak to się teraz nazywa. I zróbmy pierwszego rebirtha za 50 i dostałem dwa klejnoty. I z rebirthem chyba dostaję więcej za klika? Spróbujmy. Tak, po dwa dostaję. Dobra, no to widzowie, farbimy rebirthy. Jeszcze jest exp zwierzaka. Patrzcie, co sekundę pet dostaje expa. Powinno się za kliki, ale dobra. Dobra widzowie, mamy 331 rebirthów i te jajka kosztują tak. Te kosztuje trylion, jak dobrze policzyłem, a to chyba 100 trylionów albo 1 kwadrylion. Oni się pełni w zerach. Ulepszyłem sobie jednego królika na złoty poziom i jak widzicie, to mu się level nie zwiększa, tylko ma ponad 150 expa. Co to się stało? Okej, okay, dobra, ciekawe dosyć. I w ogóle czy jakiś pet ma mnożnik na rebirthy? Nie. To jest dziwne, to nie wiem po co to jest. I potrzebuję 50 tysięcy na nowe jajeczka. To otwórzmy sobie trzy od razu. Byk i jednorożec, dobrze zobaczyłem. I tu mamy automatyczne usuwanie. Ej, fajnie to wygląda. To jajko jest gorsze. Ej, czekajcie, czy ja kupuję 3 za 50k tylko? Legendarna złota pszczoła jest trafiona. 0,5% szansy. Mam 158. Tak. Otwiera mi 3, a zabiera kasę za 1. Widzę, to tu masz kolejny błąd do naprawienia. Musi ci za 3 kasy zabierać, a nie za 1. Ile ta legendarna ma? 88 i dalej mi 0 rebirthów. Wyposażmy najlepsze, przynajmniej to działa. Złotego królika już nie chcę. Ile dostanę za klika? 106 tysięcy, tak? Tak, 106 tysięcy dostaję za klika. Więc widzowie, teraz to farmimy po najlepszą krainkę. Ile ja potrzebuję? 50 tysięcy rebirthów, więc widzimy się, jakby miał 50 tysięcy rebirthów. Dobra widzowie, uwaga, ostatnie kliknięcia. I mamy na 150 tysięcy rebirthów. Mamy, dokładnie tak, teraz mi zaliczyło. Mam 150 tysięcy rebirthów i mogę iść do lasu. Teleport. I co my w lesie mamy? Ej, fajnie wygląda ten las. Taki tutaj rzeczka. Tu jest jajko. Ile kosztuje? 250 tysięcy, dobra. A ile za klika dostaję? 73 miliony. I w ogóle na czacie tu serwer ciągle pisze, że użyj kodu FreePet, aby dostać beta TVPet, ale jak wpisuję FreePet, klikam wykorzystaj, nawet guzik wykorzystaj nie działa. Więc no niestety kolejna rzecz nie działa w tej grze. Otwórzmy sobie trzy jaja. Mamy epika grzybowego golema. I zobaczmy, nasz najlepszy pet ma 112, a tu najgorszy ma 572. Dobra widzowie. Automatyczne otwieranko. Legendarny Mushroom Secret. I to jeszcze nie ten najbardziej legendarny, bo jeszcze jest niedźwiedź grzybowy. Dosyć ciekawe te nazwy, podobają mi się. Grzybowy golem już był. Został mi ostatni pet, ta legenda. Dobra, nic więcej już nie trafię niestety. Czy ja mogę coś skraftować na lepszy poziom? Zaraz grzybowego psa bym mógł. To jeszcze trzy otwórzmy. Oj, jedno kliknąłem. Pies? No nie no, niedźwiedź grzybowy jak na złość. Jest pies, dobra, nawet dwa psy. Tak, dawać mi pieseła. Ulepszamy. Gdzie jest pieseł złoty? Tu, Gold Mushroom Dog. Wyposażamy najlepsze. I uwaga, jedno zakliknięcie. Bilion coś. A nie wiem ile, bo bym musiał zrobić rebirtha. To zróbmy rebirtha za 22 biliony. I uwaga. 1 018 000 dostaje za klika. Dobra, elegancko. W ogóle można 7 petów mieć założonych, tak? Tak, 7 petów. I czy ja coś na tej krainie żadnego mnożnika nie ma? O, witam. Kim ty jesteś? A nie wiem, kim jesteś. Tak, co stoisz. Pod wodospadem nic nie ma, ale można wyjść poza mapę. I uwaga, widzę, czy tu jest spadek? Dobra, jest spadek. Już myślałem, że jak będzie jakaś niewidzialna podłoga, to że będę mógł sobie przejść na nową krainę. Ale tak nie ma. A spróbujmy, czy jest taki bug. Teleport? Za mało. Dobra, przynajmniej tyle. To działa. To ile ja muszę teraz wyfarmić? 2 tryliony klików. Dobra, widzowie, idę jeszcze sobie pootwierać te pety i farmimy dalej.
Dobra, widzowie, możemy sobie wejść na kolejną krainę, czyli na pustynię, ostatnią krainę, plażę. Zostawię wam i co tu mamy? Coś wkrótce będzie. O, może jakieś upgrade'y, ale to dużo do nich trzeba pofarmić. W ogóle gdzie jest ta ostatnia kraina? Tam. Dobra, to będzie plaża. I mamy jajo kolejne. To jest trochę więcej procent szans, bo tam było 0,2 i trafiłem tam te wszystkie jaja. Gdzie to jest? Tu mamy wszystkie kapsułka z grzybami. Wszystkie pety trafiłem. Otwórzmy. A, ja nie mam końców. No tak. Rzadkie, rzadkie duet kaktusowy. Trio kaktusowe. Co to będzie? Kwartet kaktusowy zaraz? Duet kaktusowy. Kaktusowy stos, pies. Jezepika. Plaster kaktusowy. Ile to ma siły? 275, 192, 165? Czemu tak mało? A te psy i to wszystko to miało tak dużo przecież. To bez sensu, to ja tu nie farbię tych petów. To bez sensu to było. Dobra, widzowie, czy ja chciałem jeszcze coś przetestać? Tak, chciałem tu. Czy ja mogę to otworzyć? Mogę, dobra, czyli to 1 bilion kosztuje. Zero co? A muszę wyłączyć automatyczne usuwanie. Zero odwiedza psa. Chyba zero odwiedzin pies to miało być. Maja raz 11k, co jest? Aha, dobra. To jakbym wiedział, to ja bym od razu te jajka otwierał. Co to było dalej? Zero odwiedzin nietoperza. A to też mogę kupić? Nie, na to mnie nie stać. Ale to zaraz sobie farmimy jeszcze na to jajo. Rose gem. Różany gem. Wyposażmy. Ile on ma? 44k. Ile dostaje za klika? No, prawie trylion. Dobra, widzowie, no co? Ja sobie dofarmię na to jajko z dorsu. O, już mogę! Timothy. 3 Timothy. Pokażcie mi Timothy. 11k tylko mają. To nie, to ja chcę więcej coś. Ambush. Jest rzadki ambush. Gdzie jest pan ambush? 22k. Czy ja mogę go założyć? Tak, mamy założonego i jak on wygląda strasznie. Dobra, kupujemy kolejny. A w ogóle jest jakaś animacja, że to drzwi uciekają z tych drzwi, z tych dorsów, nie? Czy mi się tylko wydaje? No tak, były drzwi, tak odlatują do środka. Same Timothy, no. Jakie tam są szanse na te pety? 19%. Ulepszmy tego pajączarza. Ile on ma? 16,5k. Czy jest lepszy od kogoś? No jest lepszy, jest. Dwa ambusze i Timothy i Dorsy mnie tu będą prześladować. Jeszcze złoty Timothy. Jest epicki Shiny Rush. Czy ja go trafiłem w wersji Shiny? Czy on tak się nazywa? Coś taką obramówkę ma dziwną, więc chyba trafiłem go w jakiejś lepszej wersji. Tak mi się wydaje. Ile on ma? 88 tysięcy. Okej. Jak tam topki? Jestem gdzieś pierwszy, tu jestem szósty. To są jajka. To o Jezu, to nie będę tyle farbił jajek. Monety jestem trzeci, tyle mi wystarczy, jestem tu gdzieś? Jestem. I w gemsach jestem czwarty. Nie mogę kliknąć odrodzeń, nie wiem czemu, znowu mi się zbugowało. No ale dobra, widzowie, to było na tyle z tego odcineczka. Jak oceniam gierkę? Jeszcze sprawdźmy te inne opcje, jak już nie będę grał, to mogę sprawdzić. Cienie działają, tryb nocny jest. Dobra, to jesteśmy w takim totalnie wyłączonym trybie. Jak oceniam gierkę? No jajka fajne, pomysły fajne. Nie wiem, czy to z copyrighta jest w ogóle, czy samemu robione. Jak samemu, to szacun. Tylko tak, kody nie działają. O, nawet mi się nie chcą wyświetlić, nie wiem czemu. Te wyskakujące okna, jak włączymy, to już nic nie zrobimy. Czasami właśnie widzisz, że rebirthy nie działają. Ekspetów leci sam, nabija się sam, to troszkę lipa. Tu troszkę okłamałeś, widzu, bo napisałeś, że jest 100% free to play, a tu są 4 game passy do kupienia. Więc parę tych błędów jest, tu statystyki, aha, nie pokażę ci statystyki, ale podwójnie, tam na początku pokazywałem, że jak miałem 31 monet, to pokazało mi, że 62 mam. Nagród też się nie sprawdzę, bo nie działa, chciałem sprawdzić pod koniec odcinka. Więc tak, to co minusy, to przed chwilą powiedziałem. Fajnie, że są trzy krainki, tylko troszkę ciężko je się zdobywa. 50 tysięcy na pierwszą krainę, no długo, długo trzeba farmić. Więc albo troszkę zmniejsz te wymagania, albo zrób, żeby coś w międzyczasie dało się robić i żeby to nie było takie nudne. Farmienie, stanie i farmienie klików. Upgrade'y, przede wszystkim trzeba jakieś dorobić. Podejrzewam, że na tej pustyni tam, przy tej piramidzie będą upgrade'y. Fajnie, że już event na starcie jest, ale widzę, dopracuj te szczegóły, które znalazł, co są popukowane i myślę, że będzie elegancko. A oceniam gierkę 7 na 10. Myślę, że to jest taka sprawiedliwa ocena. A ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, pamiętajcie o łapce w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zostawcie suba. A chętnych, co chcą podesłać do mnie gierkę, zapraszam teraz na informacje o tym, jak do mnie ją podesłać. Dzięki i pa pa. Aby wysłać swoją giereczkę do mnie, musicie napisać do mnie na Discordzie na inapek hashtag 5340, to jest mój nick. Wchodzicie na serwer Discord podany w opisie, znajdujecie mnie, piszecie do mnie i podsyłacie swoją giereczkę. Oraz fajnie by było,
abyście w wiadomości, w której wysyłacie do mnie giereczkę, napisali, co to za tryb jest, troszkę opisali giereczkę, bo to bardzo by ułatwiłoby mi każdy wstęp do odcinka, abym coś powiedział o tej giereczce już na samym początku. Ważna uwaga jest to, że nie każda giereczka będzie mogła wystąpić w tym odcinku, ponieważ ja sobie sprawdzam te giereczki i jak jest jakaś taka gierka, można powiedzieć, mało family friendly, czyli tam gdzie się znajdzie coś brutalnego, jakiś wulgaryzm albo coś, to takie giereczki pomijam i nie podkazuję ich, no bo sami wiecie z jakiego powodu. Do tej pory zdarzyła się tylko jedna taka giereczka, więc myślę, że już więcej się nie zdarzy. Dzięki za oglądanie, pa pa.